Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, po mojej prawej stronie, zobaczymy, czy wiedzą, która jest prawa, jest... Pojaszam. O, patrz, załapał. A po mojej lewej? Ja jestem Suchy, dzień dobry. No właśnie. Słuchajcie, jesteśmy na MyGlobie, jesteście w naszej grocie aktualnie. Chcielibyśmy wam tutaj pokazać dzisiaj, co tu się przez ostatni tydzień działo. Czy duże, czy nie duże, ocenicie sami. No, na tyle, na ile nas było stać, na tyle, żeśmy tutaj troszeczkę rzeczy porobili. Także witamy was z takiego przepięknego, przepięknie namiastki dębowego lasu. Jesteśmy na liściach. Fajnie, nie? Miękko. Na tych liściach. Dobra, zmieniamy to F5. I tak, i zaczniemy was oprowadzać po tym wszystkim, co tutaj możecie znaleźć. Ale chyba zaczniemy tutaj od dołu, a później przeniesiemy się do góry i zejdziemy na niższe poziomy naszej groty, prawda? No, a potem jak z dołu wejdziemy na górę? No, przy użyciu domów, no. Przecież są ustawione. Od góry zacząć i zejść na dół. Od góry na dół, ale tu, a jak pokażemy to tamto, co jest na środku, to tamto, to tamto? A tamto, to tamto, to. To się nie liczy, dobra, to stąd właśnie pokażmy, nie? To jest namiastka, popatrzcie, tutaj ktoś się pytał mnie ostatnio, co to będzie. To jest namiastka wielkiego drzewa, które wyrosło nam tutaj w naszej grocie. Podlewamy, trochę urosło, ale... Tak, podlewamy, trochę urosło. Na razie urosło jakieś około 100 kratek. A chcemy, żeby urosło w dół jeszcze trochę. Więc będziemy podlewać od dołu do góry. Jak się da. Chyba. Chyba, że się nie da. No dobra, ale skoro mamy zacząć od góry, to zaczynamy od góry. Ja mogę korzystać z flya. A no ja już tu tutaj... jestem szybszy od flya. A tutaj oni będą korzystać sobie z... teleportów normalnie na domy. Proszę, ty dojdziesz tutaj do nas? Przychodzisz? O, jesteś. Bardzo miło, że cię spotkaliśmy. Siema. Siema. O, wiecie co? Ostatnio Guma wygrał coś takiego. Stak podpisów od... Choraj mnie na ostrą. To jest od naszego administratora Michała. Tak, podpisów, jeżeli tam chcecie z gumą zahandlować na te podpisy od Michała, to proszę bardzo, zgłaszajcie się do gumy. Dlaczego mi zamknąłeś przed samym wejściem, no? Ja to podłe jest. Zostałem jakiegoś cwaniaka? No hasło, to daj piątek. Dla cwaniaka. Czekaj, to było poranek kojota. Tak, dokładnie. I to jest tutaj, Roszanek wybudował taką piękną rzecz. W ogóle to jest dla mnie bardzo fajne, bo tu szykuje nam się bardzo świetny taras widokowy, będzie przygotowany specjalnie dla was. Czyli z tego miejsca, jak tutaj wyjdziecie, sobie kiedyś tam, jak już grota będzie dostępna. Aha, bo muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, co się wam może nie spodobać, ale trudno. Niedługo grota zostanie zamknięta już dla odwiedzin normalnych. Bo zaczniemy już więcej rzeczy tu budować i chciałbym po prostu mieć z czym was... Żebyśmy mieli czym was zaskakiwać na odcinkach, dokładnie, a nie, że będziecie mogli obejrzeć wszystko od A do Z, w każdą dziurę, w każdą szczelinę wejść i ja później napisać komentarz, tam nic ciekawego, nudy, bo widziałem, nie? No my naprawdę bardzo lubimy, jak nas odwiedzacie, szczególnie Roszan pała szczególnym uczuciem, tak, do osób odwiedzających nas. Tak, bardzo pałam uczuciem i tak dalej, ale bardzo nie lubię, jak ktoś płacze, że się z jakiegoś dziwnego miejsca spadł i chce zwrot i temu, po prostu ostrzegamy, nie zwracamy i temu, bo... Tu jest ten budowy, nie będziemy po prostu łatać każdej dziury, prawda? Dokładnie, jeżeli chcecie, dopóki jest grota otwarta, wejść, odwiedzić nas, zostawcie i temu u siebie skrzynce na własnej grocie, czy gdzieś w Enderchestie, czy gdziekolwiek i przychodźcie, biegajcie sobie wtedy, nawet jak spadniecie, zginiecie, nic się nic złego nie stanie, oprócz tego, że się traci troszeczkę levela, tak? No nic więcej. Można wejść na zerowym levelu i się wtedy nic nie traci. No i wtedy nie ma płaczu, że coś zgubiliście. Dokładnie, bo nieraz ja coś robię, gdzieś tam coś kopię i również mam na privie spam. Padłem, zabiłem się, czy oddam itemy, please. Jeżeli jest to w pobliżu, przeważnie tak robię, że idę i oddaję itemy. Nie ma najmniejszego problemu, bo mi te itemy wasze nie są do niczego w sumie bardzo potrzebne, no bo... Tak samo jak ja, tak samo i wy, i tak samo każdy z nas tutaj na tej grocie gra, zbiera to, sprzedaje, handluje, ma pieniążki, ma jakieś fajne rzeczy, które sobie za te pieniążki kupi. I naprawdę, no wiem, że to wymaga troszeczkę czasu, żeby do czegoś tam dojść. W związku z tym przychodźcie bez jakiegoś tam eku, bez rzeczy, których wam będzie szkoda, jeżeli stracicie, przez przypadek spadając gdzieś. Dobra,
To tyle. Słuchajcie, tutaj od Roszana ta wieża, którą tam wam też w sumie... A, czekajcie, ja zaraz do was tutaj przyjdę. Pokażę tylko tą wieżę, która będzie tutaj jeszcze przyozdobiona. To przelecie przed okazji nad tym kanionem i pokaż od dołu, jak to wygląda ten pień. No, dokładnie. O, tutaj mamy wieżyczkę taką. Roszanka, ona też biegnie bardzo, bardzo głęboko w dół i ona będzie z zewnątrz przyozdobiona specjalnie. A jak głęboko, to zaraz zobaczycie. A jak głęboko, to jeszcze nie jest... Znaczy, ona już jest do samego końca wykopana, ta wieża. Natomiast to nasze drzewo na chwilę obecną wygląda tak. Ja sobie już lecę. Proszę bardzo, jestem na dole. Wygląda tak. Ktoś tu się spyta, dlaczego są jakieś takie wyrwy w tym drzewie. Są potrzebne, ale to już nie zdradzę po co. To już zobaczycie, jak będzie grota powstawała. Dobra. To ja sobie już tam polecę, a w ogóle, a nie, no inaczej, po prostu się tepnę na dom i tyle, nie będę tak ganiał. Dom jeden to jest już inne miejsce, dobra, i teraz schodzimy sobie na dół. Pójdziemy na dół. Prowadź, tutaj, panie. No prowadzimy, co mnie to Roszan powinien prowadzić, bo to jego budowla, Roszan, już. O, tu jest pierwszy. Nasza skromna kaktusiarka. Od czasy na stały durny przodem idzie. Tak. Dobra, nieważne. Tak, taka malutka kaktusiarka ze szklanym podłogą. Gdzie można spojrzeć, co wygląda poniżej. No właśnie, możecie zobaczyć przez tą kaktusiarkę, zobaczcie sobie, co tam widać dalej. Zaraz wam pokażemy, jak tam się fajnie spada. Jest świetnie. No, schodami. Na wprost mamy skrzynkę do kaktusiaki, można sobie wyciągnąć kaktusiki. No, o tu jest właśnie ta skrzyneczka, ja od razu pokażę. To taka bardziej ozdobna kaktusiarka, dla ozdoby zrobiona, żeby była, ale jest fajnie. Natomiast tu jest coś niesamowitego. Tutaj warto spojrzeć, przejść tu, gdzie my jesteśmy i na shifcie spojrzeć w dół, zobaczcie. To są na shifcie. Zaraz przeżyjecie to samo, no, co ja, zobaczcie. To jest niesamowite. Lecę. To jest niesamowite, jak się tutaj spada. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Tak to wygląda. Jest fajne. I pod spodem widzicie już w tej chwili to miejsce, gdzie tworzyliśmy ostatnio... No, taka ozdoba tam, no, trochę większa. To miejsce, gdzie tworzyliśmy ostatnio naszą kaktusiarnię. Już jej są akurat 3 poziomy teraz. I teraz zajmujemy się troszeczkę zbieraniem pieniążków, kupowaniem rzeczy i dopiero później... Jak już będziemy mieli zebrane materiały na kolejne poziomy, dopiero pojawią się kolejne. Także na razie jest 3. Plus oczywiście już, jak widzicie, jest kobel i jest już przygotowane miejsce, żeby zaczynać robić 4. poziom kaktusiarni. Dokąd będzie ta kaktusiarnia? Dotąd, tak jak widzicie, teraz w górę patrzę na to. Ścina mnie, tak? Czy coś się znowu dzieje z moim internetem? Niedobrego pewnie. Zaraz nie wiem, czy mnie zaraz nie wywali. Mam nadzieję, że nie. Chociaż wy się ruszacie jeszcze. Czy mnie słychać? Jak robot trochę. No to u mnie was będzie słychać jak roboty, a mnie będzie słychać u mnie dobrze. Jakoś to musimy już teraz przeżyć. Nie. To po polsku nie rozumiem. Jeszcze może 55 pakietów. No pewnie mam pakiety losty. Zaraz zobaczę. O to chodzi. O tak, dokładnie, na wyjściu mam 50% utrat. Ktoś się bawi, niech się bawi, miłej zabawy życzę, zaraz się pewnie uspokoi. Nie, to o tym speaker ktoś wydosuje. Albo idzie na ty... mamy. Aha, no to już słyszycie, że to jest wina. Gdzieś jakiś atak na TS-a, ja zobaczę jeszcze u Roszana. Ta sama sytuacja, to samo się dzieje. Czy u Suchego to samo? No, u Suchego już praktycznie nie może nawet odświeżyć. O, ruszyło teraz. Ale jest to samo, co widzicie. No, mam nadzieję, że to zaraz przestanie. A jak do momentu, kiedy nie przestanie, będę znowu sam nawijał, trudno. Dobra, oni będą chodzili teraz pewnie za mną. No to czekają. Czyli tu jest kaktusiarnia. Tutaj mamy ten taras widokowy, który dopiero będzie przyozdobiony. Jakieś tutaj sobie wymyślimy dla was atrakcje, żebyście mogli sobie tutaj śmiało posiedzieć, pogadać ze mną, popisać, pogadać ze wszystkimi, którzy są na grocie. Już zaczyna tutaj się bawić czy ozdabianie jakieś duchy i będzie fajnie zrobione. Dobra, schodzimy dalej. Schodzimy dalej, moi drodzy, pokażemy wam kolejne miejsce.
które zostało już w miarę zrobione. A mianowicie tutaj mam, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, schodzimy. No, jak coś Roszan do mnie mówisz, to może napisz. Przepraszam was na chwilę, będę pisał do Roszana i żeby nie było, że to jest właśnie wyreżyserowane, to... To po prostu widzicie, no zdarzają się takie sytuacje. Zaraz, aha. O, napisałem do Roszana. I za chwileczkę najwyżej zmienimy TS-a, także przepraszam was za tą chwilkę przedłużającą się. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, to po prostu nasz magazyn, znaczy zalążek tego magazynu. To wszystko, co tu widzicie. Ale podaj mi. No to właśnie nie pamiętam, nie mam go chyba zapisanego, chociaż zobaczę. Teraz zobaczmy, połącz. Aha, mam. Dobra. No i już jesteśmy na drugim TS-ie, moi drodzy. Halo. Działam wszystko, dobra. Tutaj jest okej, okay. No dobra. To już jesteśmy, więc tutaj możemy mówić. To będzie nasz magazyn, tak? No zapewne. Taki magazyn, w którym będziemy mieć sortownię i magazyn w jednym. No wiadomo, że nie wszystko posortujemy, bo... No bo tak, wiadomo, zbroi się nie da się narzędzi, nie da się broni, no bo się nie stakuje, prawda? Jeżeli chcemy tą sortownię uruchomić, która polega na tym, że w lejach, wiadomo, jest w jednym miejscu 18, później w czterech kolejnych po jednym itemie, no to musimy tak zrobić, jak zrobić. Także mamy tutaj mały magazyn, jakąś tam malutką przepalarnię i tutaj zalążki sortowni. O, cztery skrzynie sortujące, znaczy takie do wstępnego wrzucania itemów, a pod spodem to, co tutaj wybudował Suchy, czyli sortownia tego wszystkiego oparta na wagonikach, które mi dzisiaj sens z powiek spędzają w ogóle, bo mam dość tych wagoników w pewnym miejscu, ale zaraz wam je pokażemy. Żeby nie było, że wszystko nam idealnie wychodzi, no. Wszystko Dobra. W swoim czasie. Dokładnie, czyli tak jak tutaj widzicie, mamy to, mamy takie rzeczy. Jak na razie, może nie jest to za piękne, nie jest to jeszcze przyozdobione, ale wszystko w swoim czasie. Pracujemy jak mróweczki tu. Chodzimy dalej. Tu jest to, z czego ja jestem znowu dumny, co ja mówiłem właśnie o oszkleniu tych pewnych miejsc. To wygląda świetnie. No już nawet nie widać ostatniego poziomu z tej perspektywy. No, dokładnie. Ale to wygląda fajnie, świetnie, jest to przepiękne. No i nasza kaktusiarnia tam właśnie jest, a tu mamy skrzynki, w których zbierają się kaktusy nasze. Tyle słychać moje kochane wagony. Tak. Ja je uwielbiam dzisiaj. Po prostu będą hitem. Zaraz właśnie będą hitem tego odcinka. Tak to wygląda tutaj. Kolejne pomieszczenie już też również wykopane na maksa. Czyli na szerokość i długość i szerokość groty. Z marchewkami. No i oczywiście problem zasadniczy. Będziemy musieli chyba tak robić, jak będzie, że będziemy ciągnęli losy, kto w danym dniu się będzie tym polem zajmował i sprzedawał te marchewki. A bierzesz pod uwagę zwolnienia tacierzyńskie? Nie ma żadnych zwolnień, L4 nie, wszystko, możesz to o kuli robić, z połamanymi nogami, marchewki mają znikać. No. No dobra. A to trochę kokobinsów, tak? Kokobinsy nasze. W sumie kiedy tylko... razem zbieraliśmy? Nie zbieraliśmy kokobinsów chyba, bo one są tylko ozdobne. Ja mówiłem, żeby je dla ozdoby tu zrobić, ale chyba też można na nich troszeczkę zarobić, prawda? Nie zbieraliśmy, Tomasz. Nie, nie mam gdzie wziąć. A, miałem już jakieś... No, nie ma gdzie wziąć, tak sobie tu masz, nie? No dobra, czyli to jest kolejna rzecz. A dzisiaj na odcinku chcę was zaprosić, żebyście wspólnie razem z nami, czyli ze mną, Suchym i z Roszanem, nie ma dzisiaj gumy, bo guma dzisiaj stwierdził, że on idzie wcześniej spać, bo jutro ma siłownię. Nie wiem, co to znaczy.
że trzeba iść wcześniej spać, żeby iść na siłownię. No ale niech mu będzie. A to są te wagoniki, które spędzają nam sen z powiek. No po prostu dobijają mnie. Jak w ogóle z zapchanymi lejami? Dalej są zapchane? Tak, dalej są zapchane. Dołożymy jeszcze dwa wagoniki, teraz sobie popyla 10 tej wewnątrz. Mikrofon, tak mikrofon, mikrofon. Machamy, szanowni, machamy. Papa, Roszan, papa, tak. Mikrofon lepiej? Lepiej. I tutaj, chociaż nie, od ty. Bo tu powybierałem wszystkie. Aha, tu powybieraj, znowu coś z mikrofonem. A tu już zaczynają normalnie przepływać. No to może coś tam się zblokowało jedynie na początku. Chociaż bardzo mnie znowu dręczy jedna rzecz. Choć coś pokażę i może ktoś mi wytłumaczy, dlaczego tak jest. Chodź suchy za mną. A, poprawiasz mikrofon pewnie. Także poczekamy chwilę tutaj na suchego. Bo mnie bardzo... No, bardzo... Już jest dobrze, chodź. Bardzo mnie męczy jedna rzecz. Tu w tej pierwszej skrzyni są kaktusy, które myśmy tu wrzucili. I zobacz, że druga skrzynia jest pusta, nic tam nie wpadło. I tak samo jest z tą skrzynią, pierwszą. Ona jest pusta, to jest to, co myśmy wrzucili. Więc wagony, które przejeżdżają, jakby nie nadążały w ogóle czegokolwiek tu wrzucić do tych pierwszych skrzyń. Ani tamtej, ani tej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo już kolejne skrzynie są pełne. No pierwsze i ostatnie zapełniają. Są puste. No. Dlatego ja myślę, że to, co dzisiaj wymyśliliśmy poza odcinkiem, będzie fajne, bo chcemy tutaj zmodernizować tą troszeczkę naszą kaktusiarnię, wywalić te wagoniki i w miejsce tutaj, gdzie widzicie teraz tory, po prostu od tego miejsca do tego miejsca zrobić leje, które będą z tej strony przekazywały w lewo, a po przeciwnej stronie w prawo nasze kaktusy, tak? I do tego miejsca, do pierwszych skrzyń, a w te miejsca po prostu postawić pojedyncze skrzynki. Mamy zaczepy, pewnie gdzieś tam na górze powinny być, a jak nie ma, to się zrobi. I pojedyncze skrzynki, przez które będą, no, padały kaktusy. Mam nadzieję, że to rozwiąże, że to rozwiąże nasz problem. Wiesz co, i teraz nie będzie nawet problemu z wydajnością, że coś nie będzie zdążało, nie? No tak, no bo wszystko będzie... No i te wózki też często się psują, tak jak teraz się rozjeżdżają. No teraz nie, no teraz to Roszan zepsuł, bo tory zabrał już. No. Przecież on nie może przeżyć normalnie. Weź już te wózki możesz już Roszan też rozwalać. Bo, o, już są niepotrzebne. Dobra. Tam powpadały do lejków, to niech sobie leżą. Pewnie tak, a, dobra, to ja rozwalam te, wiesz, rozwalam ogólnie tory na razie. No to czyń honory. Albo ty rozwalaj Roszan tory, a ja porozwalam leje na górze od tego, który mi tu nie jest potrzebny, czyli ten lej już jest. Pewnie trzeba to zrobić kilofem. Właśnie, bo kilof mam jak zwykle bardzo fajny, przyjemny. No i od razu kuchtasy wypadają, chciałem wam powiedzieć. Dwa dopiero, no, leje? A gdzie są? A gdzie są jeszcze dwa? Lejki? No bo rozwaliłem raz, dwa, trzy, cztery, a u siebie mam tylko dwa leje. Gdzieś poleciało? Może wpadły w inne. Obok wlej. Całkiem możliwe. Dobra, to ja to pozbieram w ten sposób i spróbujmy to zrobić na takiej zasadzie. Ja to w ogóle wam powiem, no nie chciałem stawiać tych 90 paru skrzyń w jednym rzędzie, no bo to by dla mnie była... o, tu są kuktasy nasze. Roszanik, weźmiesz je? O. Nie chciałem wstawiać, powiem wam tyle, skrzyń w jednym rzędzie, bo można by to było tak rozwiązać, że stawiamy 90 parę skrzyń. Tylko, że kwestia tego typu, że... czekaj, dobrze będzie szło? Nie, to nie w tą stronę. Muszę tam, dobra. Już wiem, o co chodzi. Żeby nie skrzanić, to od tej strony muszę dawać, tak? Tak, dobra. Jest okej. Okay. Nie chciałem ich, tych 90 skrzyń na całym tym stawiać, no bo to za długo jak dla mnie, tak mi się wydaje. To pomyślałem, że bardziej by to było przyjemniej i lepiej, żeby to właśnie w ten sposób było. Że wpadają sobie kaktusy tam na początek i na całości są przekazywane, a na koniec są wyrzucane stąd, prawda? Znaczy one, no, też powinny wypadać z tego lejka. No. I teraz musimy jeszcze tylko skrzynki mieć zwykłe i skrzynki z... A masz skrzynki, tak? To stawiasz. No to fajnie. Stawiam. I teraz tylko... 2, 4, 6. I teraz to tylko pytanie dla mnie, czy to
zda egzamin, czy nie zda egzaminu, czy... Wiesz, co będzie śmieszne? No. Jak pierwsza i ostatnia skrzynka dalej nie będą się napełniały. Znaczy, mi się teraz wydaje, że kolejnym problemem może być u nas to, że te właśnie pierwsza i ostatnia będą napełnione i po napełnieniu na fulla nie będą dalej kaktusy przekazywane w tych lejach górnych, wiesz? Na prawo. Czy z jednej strony na prawo, z drugiej na lewo. Chociaż dzisiaj w rozmowie z Boninkiem, to ja pozdrawiam Boninka. Mieć nick Baninek, ale ma Boninek. Powiedział, że one powinny przekazywać. Zresztą ja mam do was prośbę, widzowie, chyba wszyscy mamy prośbę, żebyście napisali w komentarzu, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe rozwiązanie, bo jeżeli to jest złe, a macie jakiś inny pomysł, żeby to zadziałało, to ja bym poprosił, żebyście, nie wiem, nagrali jakiś filmik i pokazali mi po prostu, czy też nam, jak to zrobić, bo możemy się mylić. Ja nie jestem omnibusem i wcale się nie obrażam na to, jeżeli ktoś powie, że ja się mylę i że coś robię źle i że można to zrobić zupełnie inaczej, w lepszy sposób i bardziej ekonomiczny, bardziej przystępny i lepszy w ogóle. Przede wszystkim, że lepszy. Wiesz, co bym teraz zrobił? Napchałbym kaktusów do tych pierwszych skrzynek, dolnej i górnej, i zobaczył, czy będą przekazywać lejki. No to trzeba powyciągać z bocznych skrzyń i upchać wszystko. To ja idę na drugą stronę, to zrobię, nie? Bo ja praktycznie nie mam miejsca w EQ, więc będę przerzucał bardzo śmiesznie, no ale... Widzę, o, bewsztyk jakiś się znalazł również. Mało mam miejsca, no, żeby to robić, bo nie przeszedłem z pustym EQ. Ty, ale te skrzynki dalej się napełniają. To, napełniają się? Nie, w ogóle. Napełniają się, u mnie się już pierwsza z tej strony napełnia, widzę w górnej. No, nie. Podejdź do pierwszej i zobacz, że górna stoi w miejscu. No może nic jeszcze do niej nie dopłynęło. No jest 46. W lejku jest kaktus. Tu jest pełno. No już jest 53, no co ty gadasz? No, ale patrz, czy się napełnia. Bo u mnie stoją trzy kaktusy w skrzynce. W lejku? W skrzynce. No czekaj, ja patrzę na ten lejek w ogóle do tej skrzyni, który jest odpowiedzialny za to. Może się musi ruszyć dopiero. Kurde, no spadłem nie tam, gdzie trzeba. Które to było? Jedna kratka i skrzynia. Dobra, czyli to będzie ten lejek. Ten lejek górny jest pusty. Czekaj, nie mam kaktusów. Czekaj, bo coś mi tu nie gra. Czekaj, na górny, w górny lejek coś wrzucę, wiesz? Zaraz zobaczymy. To będzie tak, pusta i dobra, dobrze mówię? Tak, wyjście, kratka i tam, dobra. To się jakoś, kurde, nie mogę pogubić. Wyjście, kratka i tu. Dobra, napełnię się. No i czekaj, wrzucam jeszcze cały stak od góry. No i spada w dół dokładnie. No i Roszan też tutaj dorzucił, widzę, trochę. No i idą w dół, dobra. I teraz zobaczmy, czy działa to na dole. Napełnia się. Co ty chcesz? Nie, bo albo mi się zbugowały jakieś animacje, albo... No, albo możliwe. Ale zobaczmy teraz jeszcze jedną rzecz, czy... Wiesz, czy te przesyłanie kaktusów działa, wiesz o co chodzi? No. Bo to jest... No, tutaj jest pusto, czyli dobra, tutaj żadnych zatorów nie ma. Jest pełna. Dwie skrzynie są już na pierwszym pełne, tak? Tak. No to teraz właśnie, czy po zapełnieniu leja, tego tu, tam by trzeba było do leja jeszcze wrzucić sporo, wiesz? Mówisz, masz. No to zapełnij ten lej na maksa. Zapełniłem. No i... Ale czekaj, tą skrzynię jeszcze trzeba zapełnić w takim bądź razie. To jest, wiesz, to jest napełnianie i leja pod spodem znowu też trzeba, lej pod spodem też trzeba napełnić. No Jezu. Bo wszystko ucieka jak na razie, widzisz zresztą. No niby tak, poczekaj. Wszystko ucieka i zobaczymy, czy to zgoda egzamin. Ja mówię, nie posiłkowaliśmy się żadnym poradnikiem do tej kaktusiarni, po prostu tak zrobiona, no na zdrowy chłopski rozum. Jest napełnione wszystko. No już widzę, że już nie ma gdzie uciekać. I teraz czy to będzie dalej przekierowywało? No właśnie, i tu jest problem. Nie. No i dlaczego? Bo według tego, co dzisiaj słyszałem, to te kaktusy stąd nie powinny być tylko przerzucane do dołu, ale po napełnieniu i po... A od góry wrzuć, żeby ten... Jeszcze na nim coś skakało, że tak powiem, wiesz o co chodzi? Dobra.
bo to prawdopodobnie wtedy dopiero ma zadziałać. Czekaj teraz, który to będzie leje? Nie no, zapełnia, ten już zaczyna się ten, blokować, wiesz? Skacze. No skacze, a tu już jest pełno obok i kicha. No i jest źle, no. Nie jest dobrze. Nie jest tak, jak powinno być. Poczekaj, bo coś znika z tego lejka. Bo był cały zapełniony, a teraz jest 345. Nie, no tak by się napełniały, przedostatnie się napełniają. Ten już jest prawie pełny. A, nie, czekaj, tu jest. No i skacze, nie przekazuje dalej. No i czemu? No i czemu? Bo nie ma dżemu. No już jest pełny ten lej. No i tu jest... No i co? No i co my mamy zrobić, no? Nie mam pojęcia. Musiałbyś pewnie piramidę zrobić, wiesz? Znaczy, to by można było łączyć sekcjami, ale hopperów by poszło tyle, że tragedia. Trzeba by było zrobić przykładowo... tak jak po jednej stronie jest ileś tam poziomów tej kaktusiarni, rzędów, znaczy się nie poziomów, tylko w rzędach, i połączyć te rzędy w jedno, przekazać później hopperami z powrotem do tego, do skrzyń tutaj. Nie no. Jak to rozkminić? No właśnie, sam się zastanawiam. No ja nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj są jeszcze przekazywane, tutaj tak samo. No ale teraz to wszystko pójdzie po prostu całe od tego miejsca. Zobaczcie, od tej skrzyni. Stąd wszystko, co jest pod tamtą stronę tej kaktusiarni, będzie się ładowało do tej pierwszych skrzyń. A kolejne skrzynie są puste, no. A miało być tak, że tej temy z tych lei miały być przekazywane dalej. Wiesz co, mam wrażenie, że rozwiązanie jest bardzo proste, a my go nie widzimy. A może, wiesz co, może w tym momencie, jak teraz, to może te leje kolejne, które kierują w dół, trzeba na shifcie postawić skierowane do skrzyni i dopiero one wtedy działają w dwie strony. Poczekaj. Jak? O te leje, nie? Mhm. Bo tak, skrzynie stawiałeś na shifcie, tak? Tak. Normalnie, żeby były doczepione do tych lei, tak? Tak. Natomiast te leje były postawione zwyczajnie bez niczego, prawda? Nie? Nie są tak jakby dołączone do czegokolwiek. Więc może te górne leje trzeba postawić na shifcie od góry, dołączając je do skrzyń. I wtedy dopiero one zaczną funkcjonować, przekazując na bok. Co sądzisz? Sprawdzimy. To idą. Tam dziurę zrobiłeś już, tak? Jedną. No tak. Gdzie to jest. Dobra, to lecę na górę. Bo może to o to chodzi. Nie mam po prostu pojęcia, no, tak jak tu widzicie. O, okej. Okay. Dobra, postaw na razie dwa. No, żebym je miał, żebym je postawił. Ty je masz. Czekaj. Masz w lejku. W którym, w tym? No. To 16, nie 2. Nie, no ja to... narzekasz, od przybytku głowa nie rozwoju. Nie narzekam, czekaj, idę. Ja niszczę te od razu dalej po prostu. A to nie lepiej sprawdzić na dwóch i potem... A jaki mam problem, jeżeli nawet nie zadziała, żeby je postawić? To wiesz, ja już wagony żeśmy stawiali, wszystko, także nie ma różnicy. Akurat będę wiedział, ile tu jest, gdzie się to się wszystko kończy. Jeszcze. To jest ostatnia. Dobra, i teraz ja będę starał się na shifcie stawiać te leje. Skierowane oczywiście już w stronę skrzyń, prawda? Dobrze postawiony pierwszy? Możesz zobaczyć? Pierwszy, już ci mówię. Od dalszej strony. No, A mi utrudniasz życie. W dół jest? Jest w dół. No to lecę już tak dalej na shifcie i stawiam dalej. Może to jest rozwiązanie? No ja po prostu nie mam pojęcia już. Ja też myślałem, że leje będą przekazywały nie dość, że w dół, to jeszcze w lewo i w prawo. O ile to wszystko byłoby prostsze, gdyby tutaj był mod Buildcraft.
No, byłoby prostsze, nie mamy modów, gramy normalnie. Dobra, zobaczmy. Pójdziemy gdzieś tam, czekajcie, bo ja mam w łapie. No dobra, to jest pełne, to jest pełne, to jest pełne. I nic. Co, dalej nie? Czekaj, 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 co tu się zadziało przed chwilą? Były zadziało się chwilę w tym lejku. Tym? No, przed chwilą były. No bo mogły być, bo mogły z góry spłynąć, teraz też wrzuciłem. A. No, a tu jest ciągle pełno i nie przekazuje dalej. No i tutaj cztery w przód też są pełne. No ale ktoś mi mówił, że właśnie w zależności od tego, czy lej się stawia na skrzyni, to wtedy jest to przekazywanie na prawo, na lewo. No ja już po prostu nie wiem. A to do ściany to co mi to da? Zobaczymy, czy coś da. Myślisz, że w dół wtedy poleci? Jak będzie przyklejony do ściany? No to próbuj. Nie wiem, warto spróbować. No masz do ściany przyklejone. Ale ty teraz on jest swoim wyjściem skierowany w ścianę. No i nic się nie dzieje. No właśnie. Cool. Widownia pomoże. Nie wiem, no tutaj po prostu to nam spędza sens powiek. Bo nie uśmiecha nam się robić na całej długości pojedynczych skrzynek. No dokładnie, bo to jest 90, bodajże 6 skrzyń. Razy 2 to jest ponad 180. To nam zepsuje też tutaj to wejście na górę do kaktusiarni. Zepsuje nam również to, że mamy tutaj wejście do tej naszej marchewkarni. I nie wiem, no słuchajcie, ja mam ogromna prośba, jeżeli będziecie oglądali i macie pomysł, jakby to zrobić, to ja bym prosił, nie wiem, nagrajcie filmik, jakby to miało być, albo dajcie linka do jakiegoś filmiku, jak zrobić, żeby to działało. Przede wszystkim pamiętajcie również o tym, że my tu nie mamy za wiele miejsca już do tego, żeby się podkopać gdziekolwiek, bo no, pod tą kratką w dół już jest bedrock, jest skała macierzysta, więc tam nie możemy dalej kopać, bo jeżeli moglibyśmy się wkopać, to robilibyśmy, próbowalibyśmy robić... Życzę ci sukcesu. 3 nie godziny będę miał później. Sukces, jak mi stąd odejdziesz. A to nie ja, tylko ten. Proszę. Ja jestem cierpliwy. No kontynuuj, kontynuuj. No kontynuuję. Właśnie zarzuca cię kaktusami. Fajnie to wygląda, jak nie, to obrywasz. Nie, bo no. Także czekamy na pomoc dla nas tutaj, bo naprawdę nie wiem, co dalej zrobić, żeby to zadziałało. Jak może zadziała, może jak się pozapycha, to wszystko tam to się odepcha. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma takiej rury, która nie da się odetkać, tak? U nas się właśnie nie da tego zrobić. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj w tym drugim spotkaniu z MyGloba na sześciennym globie. MyGlob na sześciennym globie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. No napiszcie komentarze, jak mamy rozwiązać ten problem, bo naprawdę mnie to bardzo, bardzo to, a bardzo męczy, dręczy i w ogóle. Że to nie może funkcjonować tak, jakbym chciał. Korzystajcie jeszcze z groty, póki jest otwarta, bo naprawdę nie wiem, kiedy zamkniemy grotę, ale ten dzień się na pewno zbliża. I kolejna prośba, jeżeli wchodzicie na tą grotę, zostawiajcie swoje itemy, te, które, na których wam zależy u siebie na grotach i nie proście za każdym razem, żebym gdzieś tam się tepnął ja czy ktokolwiek inny i oddał wam itemy, bo może my coś w tym momencie robimy ważnego i po prostu nie mamy czasu. Po prostu te itemy, które znajdziemy i ten, to będziemy to zostają już u nas. I zostanie tu na ścianie obrazkami żeby zrobić... wytapatowane cała ściana. O, na przykład. Zagubionych itemów. Albo w sumie, to żeby będzie biuro rzeczy znalezionych. No. Ender chesta. Ender chesta to nie jest duży wydatek, więc no. W sumie moglibyśmy zrobić ender chesta i tam, gdzie jest grota, dom, gdzie mogą nas odwiedzać, zostawić tabliczkę. Zostaw wszystko, co cenne, bo nic nie oddamy i do widzenia. Można też tak zrobić i może to się pojawi. Na chwilę obecną to tyle. Dzięki wam mówi serdeczne yo i z tego, co oni się teraz śmieją zawsze, czego ja to mówię, ale ja zawsze to będę powtarzał. Słodziutkie papa, zapraszam do kolejnych spotkań z nami wszystkimi. I to tyle ode mnie. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Miłej nocy.